Załóżmy sytuację bardzo podręcznikową, aczkolwiek myślę, że w życiu też się ona często zdarza. Odchodzi małżonka lub małżonek, wiąże się z kimś innym, zostaje druga połówka, która teraz właściwie nie wie, co ze sobą zrobić, ponieważ Kościół katolicki jasno wyraża się o takich sytuacjach, prawda? A jednak człowiek z natury nie chce być samotny. Co w takiej sytuacji, panie doktorze? Ja może zacząłbym od takiego przykładu i często przywołuję ten przykład, kiedy próbujemy po prostu właśnie o tych aspektach najtrudniejszych, o realizacji miłości małżeńskiej już na tym najwyższym poziomie, najwyższego heroizmu przedstawiać. I ten przykład to była rozmowa telefoniczna, kiedy zatelefonowała do mnie pani i właśnie mniej więcej takie pytanie zadała. Proszę pana, mój mąż już 2 lata żyje w grzechu zdrady i właśnie mi to oznajmił, a jednocześnie mi powiedział, że się wyprowadza do tamtej kobiety i że on już teraz z nią będzie żył i sobie życie układał, że jest z nią bardzo szczęśliwy, nie wyobraża sobie życia bez niej, zostawia mnie, i ona mówiła, z dwójką dzieci. I co ja mam robić? I ja wtedy mówię, no najpierw zadałem pytanie, czy państwo jesteście małżeństwem sakramentalnym? No tak, jesteśmy małżeństwem sakramentalnym. No to proszę pani, ja nie pytam o pani wiek, nie wiem, ile macie państwo lat stażu małżeńskiego, ale te okoliczności tak wyglądają, że on odchodzi, więc pani musi pozostać w samotności. I całą tą samotność i ten ból zranienia wynikający z tego, że on 2 lata w tej zdradzie trwał, a dla pani to też był podwójny związek, on był z panią w łóżku, jaki ból, jakie upokorzenie. Cały ten ból, to nawet dosłownie nazywając taki sztylet bity w serce. Potem cały ten trud wychowania dzieci, ale też droga krzyżowa, bo pewnie on wystąpi o rozwód. To jest strasznie bolesne, kiedy pani będzie się starała bronić przed tym rozwodem. Zobaczy pani, że i tak do tego dojdzie, więc to będzie strasznie bolesne. Potem prawdopodobnie droga krzyżowa w postaci walki o alimenty, bardzo upokarzające. A więc naprawdę jedno wielkie pasmo cierpień, samotności cierpień. I proszę pani, i to wszystko ofiarować za niego. Ofiarować za niego. I teraz ta pani takie pytanie zadaje. To jak to? To on z tamtą kobietą będzie szczęśliwy, a ja mam przyjąć to całe cierpienie i tak się udręczać. Nie mam prawa do szczęścia. I ona mówi, i kolejne lata, 20, 30, 40 lat mam być sama? Mam prawo do szczęścia. W imię czego mam być sama? I ja mówię, proszę pani, tylko, i teraz to pytanie właśnie zadałem, tylko proszę pani, no ma pani rację, tylko co to jest? Te 20, 30, 40 lat w porównaniu z wiecznością. I o to panią proszę, niech pani stara się o to, żeby ta perspektywa nie umknęła. Bo kiedyśmy sobie wypowiedzieli słowa przysięgi małżeńskiej, to rozpoczęła się gra o wieczność. Owszem, wszystko, o czym też mówiliśmy w poprzednich programach, pokazuje, że my mamy walczyć o szczęście tu i mamy prawo do tego szczęścia i mamy zaangażować ogrom wysiłku, żeby być ze sobą szczęśliwymi przez 20, 30, 50, 60 lat małżeństwa. Ale to i tak nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to w byciu małżeństwem, w byciu sakramentem małżeństwa i w tym, żeśmy sobie te słowa przysięgi w takich okolicznościach wypowiedzieli, najważniejsze jest to, że rozpoczęła się gra o wieczność. I mówię, proszę pani, proszę popatrzeć, że właśnie już w tym pierwszym członie treści przysięgi ślubuję ci miłość, to mu pani powiedziała. Jaką miłość? No to mu pani powiedziała, ślubuję ci to, że nawet jeśli mnie zostawisz, tak strasznie mnie zranisz. Ja to przyjmę w imię tej miłości i będę umierać za ciebie, od ciebie, ale też za ciebie. To tak Jezus miłość zdefiniował. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. A więc w tym momencie jest to oddawanie życia, dosłownie oddawanie życia. I pani to ślubowała mężowi, ale w ostatniej części przysięgi oraz życie nie opuszczę aż do śmierci. To też wymaga dointerpretowania, bo to nie tylko chodzi o dotrwanie do śmierci biologicznej. To jest naturalne w byciu razem i w ogóle w życiu na ziemi. Ale tam jest jeszcze i taka treść. Oraz, że nie dopuszczę do twojej śmierci. Czyli ja teraz tutaj ci ślubuję, że nie dopuszczę do twojego potępienia. Zobacz, ty mnie zdradzisz, odejdziesz, a ja będę walczyć o twoje zbawienie i nie dopuszczę do twojego potępienia. To jest treści przysięgi małżeńskiej, właśnie w tej ostatniej części. To ci ślubuję. I ta pani z pokorą tego wysłuchała, ale mówi, wie pan co, ja nie mam siły. Ja mówię, wie pani co, ale nie musi mieć pani siły. Pani jest tylko zwykłą, słabą kobietą i ja doskonale to rozumiem, że to jest brzemię nie do uniesienia. Ale, proszę pani, po to jest sakrament,
I przepraszam, po to ma pani Jezusa. Taką sytuację łatwiej jest przeżyć kobiecie niż na przykład mężczyźnie. Być może tak. Ja rozumiem, z czego to wynika, ale nawet bym tak mimo wszystko metodologicznie tego tak nie dzielił, nie? Bo w tym momencie to odczucie, że zostaje sam, zostaje sama i Jezus jest jedynym warunkiem wytrwania w tej samotności. To nie ma znaczenia, jakiej jesteśmy płci, tylko żebyśmy mieli odwagę, żeby to powiedzieć. Padam na kolana i powiedzieć, nie mam siły. Ja nie wytrzymam, bo ja oczywiście też miałem takie rozmowy nieraz. Pamiętam rozmowę z mężczyzną 36-letnim, którego żona zostawiła z dwójką dzieci, nie? I oczywiście poszła w ten inny związek i on pyta właśnie o to i co dalej. I ja mu mówię, proszę pana, panie Piotrze, zostać w samotności do końca życia. I on tak na mnie patrzy i mówi, czy pan w ogóle rozumie, co pan mówi? Ja mam do końca życia być sam? Nie dziwię się takiej reakcji. Do kogo miałbym się przytulić? Ja potrzebuję kobiety. Dzieci potrzebują matki, nie? Ja wie pan co, rozumiem to jako mężczyzna. Rozumiem, ja mam żonę. Ja się przytulę w łóżku do żony. Panu tego teraz odmawia. Mówię, że pan tego nie robi do końca życia, że pan wytrwał w samotności. I ma pan rację. I pan nie wytrzyma z tego. Ale niech pan jeszcze raz jakby wejść w istotę sakramentu małżeństwa. Pan jej ślubował. Ona pana tak skrzywdziła, zostawiła. Ale pan jako facet musi to przyjąć jako wyzwanie. Jako facet właśnie i powiedzieć, nigdy nie dopuszczę do twojego potępienia. Tak mnie skrzywdziłaś, zraniłaś dzieci i mnie. Będę walczył o twoje zbawienie. Ale w takim momencie, takim trudnym momencie rozstania, rozwodu, często jest tak, że człowiek na przykład, przynajmniej jedno z małżonków, czuje się jakby poszkodowanym, tak? Czuje niesprawiedliwość. I w tym momencie bardziej myśli o sobie niż na przykład bardzo, o drugiej. Bardzo ważne szczególiki pani dotyka, pani Aniu, bo powiedziałbym tak. Ja to dostrzegam, znaczy ja to przepraszam, podkreślam zarówno w tym opracowaniu związanym ze zdradami już tak bezpośrednio, ale tutaj też w tym opracowaniu, które dotyczy miłości ofiarnej w małżeństwie, że to jest zupełnie naturalne, że właśnie to dotknięcie zdradą, o dowiedzenie się o tej zdradzie wywołuje tak zwane kłębowisko uczuć. Są takie sytuacje w życiu człowieka właśnie takiego poziomu uczuć, od chociażby śmierć najbliższej osoby. Straszne rzeczy, jak na przykład rodzic traci dziecko, nie? Straszne przeżycie, jak człowiek traci rodzica. I to jest kumulacja ogromnej ilości negatywnych, trudnych, ciężkich uczuć. To jest ta trauma, nie? I to jest coś naturalnego, nie uciekniemy od tego. Ja wtedy muszę powiedzieć, przepraszam, tak bym przytulił tego faceta i powiedziałbym, masz rację, człowieku, rozumiem cię. Wcale ci się nie dziwię, że to czujesz, że to myślisz, że to mówisz. Nie dziwię ci się. Tylko nie podejmuj żadnej decyzji w tym stanie, bo decyzje podjęte w stanie takiego kłębowiska uczuć są zawsze decyzjami niebezpiecznymi, nie? Bo wynikają przede wszystkim z uczuć, z tych afektów, nie? Wściekły jestem i co? I czasami słyszę takie słowa, jakbym mógł zabił tego faceta, z którym mnie żona zdradziła, nie? I co? Proszę bardzo, poddaj się tym uczuciom, nie? I jak skończysz? Do końca życia w więzieniu, ale facet, zobacz, żona ci zostawiła i zostawiła jako matka dzieci i ty pójdziesz siedzieć i jeszcze drugi raz skrzywdzisz swoje dzieci tym, że pójdziesz siedzieć, więc przestań, nie poddawaj się tym uczuciom. Co jest ważne, naturalna metoda to jest czas i upływ czasu powoduje, że te uczucia łagodnieją, ale w przypadku ludzi wierzących drugim elementem tej metody to jest właśnie odwołanie się do Pana Boga. Wywrzeszczenie, Panie Boże, tak mnie skrzywdziła, odeszła. Dlaczego mnie tak skrzywdziła? Panie Boże, dlaczego dopuściłeś do tego? Mamy prawo nawet obrażać się na Pana Boga właśnie w tym sensie werbalnym, w mówieniu. Panie Boże, jak mogłeś mi to zrobić, nie? Często właśnie następuje bunt. No i niech będzie ten bunt. Pan Bóg się nie dziwi. Pan Bóg przytula tą osobę i mówi, facet, ja cię rozumiem. Wcale ci się nie dziwię, że ty się tak zachowujesz, że tak myślisz. I Pan Bóg nie ma pretensji, nawet jeśli jest ten bunt. Bo Pan Bóg rozumie, z czego on wynika i w czym on jest, nie? Zanurzony jakby w jakiej jakości uczuć. Pan Bóg to naprawdę rozumie. Ale w tym momencie Pan Bóg powie, daj sobie luz, poczekaj sobie troszeczkę, niech się to wyciszy. I ja mówię, że paść na kolana i mówić to Panu Bogu. Panie Boże, ja kompletnie tego nie rozumiem. Dlaczego tak się stało? Dlaczego do tego dopuściłeś? Dlaczego do tego dopuściłeś? Dlaczego mnie, Panie Boże, tak skrzywdziłeś? Ale mówię, krzycz to Panu Bogu, krzycz, że tego nie rozumiesz. Ale też krzycz, idź kawałek dalej. Tak jak krzyczał Piotr, kiedy tonął. Ale ratuj, Panie, ale ratuj. Ja sobie nie radzę, ratuj. Poruszył pan właśnie ten temat czasu. Niektórzy określają to jako żałobę po rozstaniu. Czy można tak to określić? Znaczy, jeszcze może nie mówimy teraz o rozstaniu, tylko właśnie żałobę po tym przeżyciu, nie? Po tej śmierci duchowej, nie? Bo to jest taka śmierć dla małżeństwa. Tak, to jest żałoba, którą ze spokojem trzeba przyjąć.
przetrwać i w której, nawet jeśli w nas rodzą właśnie takie odczucia buntu i żalu wobec Pana Boga, to dopuszczać to, wiedząc, że Pan Bóg też się godzi, się nie obraża, ale w pewnym momencie już troszeczkę jakby próbować zmieniać tą retorykę rozmowy z Panem Bogiem i powiedzieć: Panie Boże, ja tego nie rozumiem, ale pomóż mi to zrozumieć, ale też, Panie Boże, pomóż mi w tym wytrwać. I teraz pokazuję w tym momencie taką prostą arytmetykę, że sakrament małżeństwa to jest sytuacja, kiedy jest nas troje: mąż, żona i Jezus. Jan Paweł II, błogosławiony, bardzo często w swoim nauczaniu na temat małżeństwa właśnie pokazywał tą ikonę, mówiąc o tym, że najdoskonalszą ikoną Trójcy Przenajświętszej jest małżeństwo sakramentalne. Ikoną Trójcy, nie? Trzy osoby. Gdybyśmy pytali dlaczego, no właśnie dlatego ikona Trójcy. Mąż, żona i Jezus. Inaczej. Gdybyśmy pytali, co jest najgłębszą istotą sakramentu, o co chodzi w sakramencie małżeństwa, to właśnie o to, że do kościoła wchodzi nas dwoje, narzeczona, narzeczony, ale wychodzi troje: mąż, żona i Jezus. Że to jest zaproszenie Jezusa do naszego związku ludzkiego, mężczyzny i kobiety. I teraz mąż odchodzi, żona nie zostaje sama. Zostaje żona i Jezus. To jest właśnie piękno sakramentu małżeństwa. Nie zostajesz sama, kobieto. Krzycz, że tego nie rozumiesz, ale padaj na kolana i mów: Panie Jezu, ale Ty jesteś ze mną. Bo przecież to jest sakrament. I daj mi zrozumienie, ale też daj mi siłę. Tak samo ten mężczyzna zostaje sam. Nie zostaje sam, zostaje mąż i Jezus. Panie Jezu, ja tego nie rozumiem, ale daj mi zrozumienie, daj mi siłę. I proszę mi wierzyć, chciałbym, żeby to mocno dotarło do naszych telewizorów, że to nie jest teoria. Znam ogromną ilość takich porzuconych żon i takich porzuconych mężów w Polsce, którzy trwają wiernie i właśnie tak mówią. Jak ja mam sobie brać inną kobietę? Jak mam brać innego mężczyznę? To jest moja żona. To jest mój mąż. Owszem, odszedł, odeszła, skrzywdziła, ale ja jestem wierny. Ja mu to ślubowałem. Od chociażby środowisko Sychar, tutaj zdecydowanie zachęcam, żeby się zainteresować tym środowiskiem, Wspólnota Trudnych Małżeństw, Sychar, w wyszukiwarce internetowej można to znaleźć. I tam jest w ramach działalności tej wspólnoty Sychar ruch wiernych serc, gdzie małżonkowie właśnie podejmują taką deklarację wobec Pana Boga po porzuceniu właśnie trwania w wierności do końca życia. Do końca życia, czyli nawet z takim nastawieniem, że on może nie wróci, ona może nie wróci, ale ja mu będę wierna do końca, z Panem Bogiem idę do przodu. Oczywiście, o czym my mówimy, Pani Aniu? O najwyższym poziomie poprzeczki, czyli o świętości. Bo tu od razu jakby koresponduje ten piękny obraz rozmowy Jezusa z bogatym młodzieńcem. On pyta, co mam zrobić, aby osiągnąć życie wieczne. Jezus mu mówi dekalog. On mówi: przestrzegam tego. To Jezus mu mówi: ale jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim i chodź za mną. I on tego nie zrobił, nie? Przykazania tak, ale doskonałość, czyli świętość już nie. Przy czym w komentarzach przeczytamy, że on tego nie zrobił w tym momencie. Ale ponieważ rozmowa z Jezusem i to właśnie w takich uwarunkowaniach, gdzie on miał pewne duchowe predyspozycje, nie mogła nie przynieść efektu takiego, że on w konsekwencji to zrobił. Potrzebował czasu. I tak samo i tutaj. Jeśli mówimy od chociażby do tego mężczyzny: masz 36 lat, masz do końca życia zostać sam. To po polsku jest niewyobrażalne, nie? Nawet rodzice mówią: no weź sobie inną kobietę, no masz prawo do szczęścia, dzieci będą miały matkę w domu, nie? Ale jeśli my mówimy: masz zostać sam, to my jemu to mówimy. Ale jeśli chcesz być doskonały, czyli słuchaj, to jest świętość, rozumiesz? To jest świętość na najwyższym poziomie. I ty teraz nie jesteś do tego gotów. Nie jesteś gotowy, żeby tą świętość przyjąć. I bez Jezusa tego nie zrobisz. I przyznaj się do tego, że nie masz siły, żeby to teraz przyjąć i zrealizować. Ale otwórz się na to, padnij na kolana i powiedz: Panie Boże, czego Ty ode mnie wymagasz? Ja, młody mężczyzna, do końca życia mam być sam? Kompletnie, Panie Boże, tego nie rozumiem. I wtedy trzeba powiedzieć: ale z Tobą, Panie Boże, spróbuję, nie? I proszę popatrzeć, że jak powiedziałem, jeśli chodzi o tą doskonałość w małżeństwie, mnóstwo przykładów pokażemy, ale jeśli chodzi w ogóle o doskonałość Ewangelii, też mnóstwo przykładów pokażemy. Mimo że oczywiście nie wszystkich zna na to stać, nie? Ale Jezus pokazuje ideał, on ma tak wyglądać. Ja bym nie próbował łagodzić, czyli mówić: no, jeśli nie wszyscy są do tego zdolni, to może ci, którzy mają mniej wiary, niech sobie wezmą tamtą inną kobietę, tego innego mężczyznę. No zaraz.
Wiesz, nie ma alternatywy, prawda? Bo wchodzenie w jakikolwiek inny związek to jest wchodzenie w grzech. Tak zwane związki niesakramentalne to jest życie w grzechu. Dlatego my nie mamy alternatywy. My mamy tylko tą drogę samotności. Przy czym, jeszcze raz to podkreślimy, nie? Nie może to być rozpatrywane tylko w tej płaszczyźnie ludzkiej, bo tu cały czas będą się rodziły w nas bunty i sprzeczności i jakieś niezgadzanie się. My musimy to rozpatrywać w perspektywie wiecznej. Rozpoczęła się od momentu wypowiedzenia sobie tych słów i wyjścia z kościoła, rozpoczęła się gra o wieczność. I jeśli teraz tego nie rozumiesz, masz 36 lat i tego nie rozumiesz, to o tym pomyśl. Tak, chciałoby by się szczęśliwym być tu na ziemi z tą inną kobietą, ale to nie o to chodzi, żebym ja był tu szczęśliwy. To chodzi o to, żebym ja był szczęśliwy tam, z moją żoną, której ślubowałem, i żeby moje dzieci były szczęśliwe tam. I proszę mi wierzyć, co jest ciekawe, potwierdzam to całą mocą, znam bardzo dużo takich związków, gdzie nastąpiła zdrada i odejście. I załóżmy, ta żona zostaje z dziećmi sama, co powoduje oczywiście, bo do rozwodu zawsze dojdzie, to nie ma złudzeń, tylko oczywiście katolikowi nie wolno się zgodzić na rozwód, ale sąd orzecze ten rozwód, na trzeciej sprawie najwięcej już będzie po rozwodzie. A więc to będzie straszne okaleczenie dla dzieci. Będzie, zawsze. Rozwód jest strasznym okaleczeniem, co do tego też można jakby jeszcze wiele audycji zrealizować. Ale jeśli ten współmałżonek zostanie w wierności, nawet jeśli wiele lat będzie trwał bunt dzieci i jakby odczuwalne konsekwencje tego rozwodu, to jego świętość wynikająca z tej wierności temu, który odszedł, jego świętość spowoduje, że dzieci wyjdą na prostą i wyrosną na wspaniałych ludzi. I nawet jeśli w czasie rozwodu będą zbuntowane, bo bardzo często tak jest, że ten bunt dzieci obraca się przeciwko temu małżonkowi zdradzonemu. Zdradzonemu właśnie, że nie dość, że jest zdradzony, zraniony odejściem współmałżonka, to jeszcze postawą dzieci. Ale po wielu latach dzieci powiedzą: mamo, ty jesteś dla nas święta. Tata cię zostawił, siedzi z tamtą kobietą, a ty sama i cały czas to powtarzasz, to jest mój mąż, ja go wyciągam z potępienia, ja to robię dla jego zbawienia. Mamo, ty jesteś dla nas święta. I to jest naprawdę świętość, która spowoduje, że no, nie dość, że dzieci będą ochronione, to jest to chyba w takich naszych, powiedzmy, wspólnotowych relacjach jeden z takich największych poziomów świętości, który jest dostrzegalny, ale też oddziaływuje na innych. Naprawdę oddziaływuje. To nie jest tak, że ludzie tego nie widzą. Bo ludzie widzą, że ona sobie wzięła innego faceta, jak ją zostawił mąż, ale ludzie też widzą, jak ta inna nie wzięła sobie faceta. I cały czas to powtarza. On jest moim mężem. Tamten zdradził, odszedł, ale ja jestem mu wierna. I to też ludzie widzą i nie ma siły, żeby ta jej postawa, mimo że inni powiedzą: ja tego nie rozumiem, jak to jest możliwe? No właśnie, o to chciałam zapytać. To nie jest tak, że taka wierność jest wyśmiewana? Może i jest. Pani Aniu, ale my w tej chwili żyjemy w takich czasach, kiedy wydaje mi się, wszelkie przejawy radykalizmu ewangelicznego są wyśmiewane nawet przez najbliższych. Nawet przez najbliższych, nie? Radykalizmu ewangelicznego. Czyli wierności do bólu Ewangelii dekalogowi. No co ty, głupi jesteś? Mięsa nie jesz w piątek? No przestań, nie zobacz, wszyscy jedzą, nie? Nie jem, bo jestem wierny katechizmowi, bo jestem wierny Kościołowi, nie? Albo wśród młodzieży. No co ty, no masz chłopaka, już 3 lata jesteście i wy ze sobą nie współżyjecie? No przestań, taka kościelna jesteś, taka nawiedzona, nie? Jesteśmy wyśmiewani, ale to jest natura Ewangelii. To Jezus wyraźnie o tym powiedział, że będziecie w nienawiści. I to nawet wśród najbliższych, nie? Więc ja mówię, że to dzisiaj, ale to zawsze było, przy czym dzisiaj rzeczywiście jest taki wyjątkowo niesprzyjający ze względu na obszerność mediów, które też to nagłaśniają, nie? Niesprzyjający klimat dla tych, którzy starają się żyć radykalizmem ewangelicznym. I bardzo często słyszymy, że w wielu środowiskach tacy ludzie są nie tylko wyśmiewani, ale też wręcz szykanowani, na przykład wyrzucani z pracy. Nie? Ktoś, kto ma odwagę być wiernym Kościołowi, wiernym Ewangelii, wiernym dekalogowi, nie pasuje i jest usuwany z jakiegoś tam środowiska. Nie? Zawsze się za radykalizm ewangeliczny zawsze się płaciło bardzo wysoką cenę, ale to jest piękne. To się naprawdę opłaci. I nie bójmy się, bo zawsze w proporcji takich osób było znacznie mniej, ale ten świat jakby jest utrzymywany w tym, że jeszcze się nie rozpadł, przede wszystkim przez siłę radykalizmu malutkiej części tego świata. To jest natura Ewangelii, to jest natura jakby Królestwa Niebieskiego, gdzie Jezus właśnie wyraźnie takie proporcje przedstawiał. Odrobina kwasu jest w stanie cały kwas zakwasić. Odrobina soli utrzymuje jakby smak tego
chleba czy tej potrawy. Jaka jest odpowiedzialność osoby, która odchodzi od współmałżonka? Bo tak naprawdę musimy chyba sobie zdać sprawę z tego, że to jest odpowiedzialność za rozbicie w pewnym sensie rodziny, tak? Za odpowiedzialność cierpienia tego współmałżonka, który zostaje. Dzieci. I też odpowiedzialność za swój stan wewnętrzny. Dokładnie. Więc to jest odpowiedzialność, już pani to doprecyzowała, na najwyższym poziomie. Rzeczywiście na najwyższym. Bez ogródek musimy jakby to tak nazywać. Po pierwsze, rzeczywiście samemu w relacji z Panem Bogiem się zbabrało wszystko to na najwyższym poziomie. No, nie tylko dlatego, że się złamało przykazanie dekalogu, ale też dlatego, że złamało się szóste przykazanie dekalogu. A trzeba wyraźnie to dostrzec i Biblia bardzo mocno to potwierdza, że ze złamania szóstego przykazania zaraz obok pierwszego spływa na człowieka zawsze lawina konsekwencji. Nie jedna jakaś tam konsekwencja, tylko lawina. Pierwsze stoi prawie na równi z szóste prawie na równi z pierwszym, nie? Pewnie, że pierwsze jest najgorsze, nie będziesz miał Bogu przed nami wszelkie formy bałwochwalstwa, ale jeśli chodzi o ilość konsekwencji, to zaraz obok stoi szóste, więc dla samego siebie straszne spustoszenie. Ja tak obserwuję takie osoby, które powchodziły w grzechy zdrady, że to rzeczywiście jest śmierć duchowa już. To jest martwy, żywy człowiek, martwy, nie? Takie spustoszenie wywołuje grzech zdrady. A jednocześnie rzeczywiście odpowiedzialność za zadany ból współmałżonkowi jeszcze szerzej, Pani Aniu, jeszcze szerzej, bo nigdy taka postawa nie będzie obojętna rodzicom tego człowieka, rodzicom współmałżonka, rodzeństwu, szerszej rodzinie, dziadkom. Znam takiego mężczyznę, który właśnie w ten sposób mówił, że tak, dopuściłem się zdrady, ale sobie nie wyobrażam, jak to przeżyją moi dziadkowie, którzy jeszcze żyli, nie? Babcia tego nie przeżyje, jak się dowiem. Wie, facet, trzeba było wcześniej o tym myśleć, nie? Babcia tego nie przeżyje. Ale to rzeczywiście jest bardzo ważne, żebyśmy i to mieli na uwadze, nie? Słyszałem z ust kobiety, która mówiła, proszę pana, mąż mnie zostawił z siódemką dzieci. I zerwał kontakty ze wszystkimi z tych dzieci. Ze wszystkimi. One już są dorosłe, one są już dorosłe, mówi. I ona mówi, jak on sobie z tym radzi? Ja sobie nie wyobrażam. Jak on A czy można takie osoby oceniać? A my tutaj jakby w tym momencie nie oceniamy. Zostawmy to Panu Bogu, nie? Tylko racjonalnie oceniamy konsekwencje. Trzeba być świadomym konsekwencji, nie? I teraz w tym momencie rzeczywiście trzeba mieć świadomość, bo Pani mówiła o tej odpowiedzialności, ile osób się rani. Nie tylko żonę, dzieci, ale też rodziców, rodzeństwo, dziadków, bardzo szeroką gamę rodziny, nie? Oczywiście. Nie można też uciec od tego, że jest to ogromne zranienie dzieci, bezpośrednio dzieci, nie? A 70% tych rozpadających się małżeństw w tej chwili w Polsce to są małżeństwa, w którym jest co najmniej jedno dziecko, jedno i więcej, nie? Więc no, w większości trzeba powiedzieć, że to też ta zdrada i to odejście i porzucenie to jest krzywda uczyniona dzieciom, nie? Więc tak, to jest odpowiedzialność, a strach, naprawdę aż się boję, kiedy taka osoba stanie przed Panem Bogiem, kiedy do końca życia nie przejrzy na oczy i stanie przed Panem Bogiem, żeby ktoś nie myślał, że nie odczuje konsekwencji właśnie też i po tamtej stronie. Właśnie ze względu na skalę tego bólu i skalę też tego zgorszenia. Bo tu jeszcze o tym aspekcie trzeba powiedzieć. To jest zgorszenie publiczne, nie? To nie jest tak, że moje grzechy nie pozostają bez wpływu na inne osoby. Że tak powiem, współbraci we wspólnocie. Bo jesteśmy w każdej parafii jakąś tam wspólnotą. I te rzeczy są, nawet jeśli wiemy, że ten człowiek do kościoła nie chodził, ale wiemy, że on żyje w małżeństwie sakramentalnym. Wiemy, że to jest człowiek ochrzczony. To jest to zgorszenie publiczne, sianie zgorszenia publicznego. Za to też przed Panem Bogiem się odpowie. Nie? A skrucha przed śmiercią? I właśnie dlatego zostawiamy to jako tajemnicę, bo jeśli ja mówię, że ten współmałżony, który zostaje, taką postawę ma przyjąć. Całe cierpienie, cały ból, a jednocześnie tą samotność i proszę patrzeć, co jeszcze. Bo on zostaje w samotności i nie zamyka sobie drogi do Pana Boga. Czyli wszystkie spowiedzi, wszystkie komunie ofiarowuje właśnie za tamtego, nie za tamtego. I mówi, Panie Boże, ja to robię dla jego zbawienia, żeby był zbawiony. I teraz przepatrzcie, że może być tak, że on nigdy nie wróci, ten mąż, powiedzmy tutaj żony, ale on też nigdy nie wróci do Pana Boga, że on umrze w grzechu, tak byśmy mogli powiedzieć, nie? No i co? I nie nawróci się to znaczy, że żyjąc w tym grzechu na dodatek, z takim bagażem odpowiedzialności, tej krzywdy, że potępienie, nie wiem, zostawmy to Panu Bogu. Zostawmy to Panu Bogu, nie? Bo może być rzeczywiście nawet tak, że właśnie ten heroizm tej żony, czy tego zostawionego męża
I te wszystkie modlitwy i ta samotność, to cierpienie i te komunie przyjęte w jego intencji spowodują, że on na łożu śmierci dostanie łaskę przejrzenia i nawrócenia. Zostawmy. Modlitwa, którą wymawiamy tyle razy w ciągu dnia, Zdrowaś Mario, zawiera właśnie w końcówce ten element módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jak ważny jest moment śmierci, nie? To w teologii jest nazywane też tym momentem decyzji rozstrzygającej, rozstrzygającej decyzji. Pan Bóg daje każdemu taką łaskę, ale chyba odczucie tej łaski jest tym większe, im więcej osób się za taką osobę modli. A tak na dobrą sprawę cały Kościół się modli, bo bardzo często wypowiadają modlitwy, módlmy się za grzeszników, nie? Cały Kościół się modli. To już zostawiamy tylko Panu Bogu, jak Pan Bóg taką osobę potraktuje, ale też jakby jaki poziom będzie odczucia tej łaski u tego człowieka, u tego męża, który po 40 latach umiera, tak skrzywdziwszy żonę, po 40 latach jakby pozostawienia jej i bycia w tym grzechu, i Pan Bóg mu daje tą łaskę i się nawraca i wychodzi już w tamtą przestrzeń jako człowiek, któremu no, jest jednak to życie wieczne darowane. Nie? No, rzeczywiście to tak jak w Ewangelii jest napisane, że wszyscy się mogą zbawić, kto się może zbawić, a Jezus mówi, że no, u Boga wszystko jest możliwe. Nie? Więc rzeczywiście ja bym to też tak zamknął i tak sfitował. Zostawmy, to już jest wielka tajemnica, natomiast my pokazujemy, jak ten ideał ma wyglądać. I ten ideał ma tak właśnie wyglądać. To jest bardzo wysoko postawiona poprzeczka, ale taka jest cała Ewangelia. Ewangelia jest wymagająca i nie jest dla ludzi mało od siebie wymagających. Odrzucenie, porzucenie, pozostawienie to są bardzo trudne sprawy w relacji małżeńskiej, relacji rodziny. Właściwie to można by było powiedzieć, że życzymy tego, aby do takiej sytuacji nie dochodziło, aby jednak nastawić się i nastroić na budowanie piękna miłości, na profilaktykę, leczenie lub na pozostawanie w konsekwencjach zachowań. Zachowań, czyli tak naprawdę elementów, na które mamy wpływ. Dokładnie. A jednocześnie rzeczywiście trzeba powiedzieć, że z drugiej strony to jest ogromny przywilej wiary i sakramentu, że nawet w tych najtrudniejszych sytuacjach zawsze mamy wyjście. Nigdy nie możemy wpadać w rozpacz, bo właśnie sakrament małżeństwa i obecność jakby Boga w naszym związku jest dla nas przede wszystkim źródłem nadziei. I jeśli te osoby, o których mówimy, te porzucone, trwające do końca, trwają do końca, to źródłem ich nadziei jest wiara, jest Bóg. Bardzo dziękuję za tą rozmowę, za nasze spotkanie. Dziękuję również Państwu. Oczywiście zapraszam do pisania do nas i zapraszam za tydzień. Przedstawiać. I ten przykład to była rozmowa telefoniczna, kiedy zatelefonowała do mnie pani i właśnie mniej więcej takie pytanie zadała. Proszę pana, mój mąż już 2 lata żyje w grzechu zdrady i właśnie mi to oznajmił, a jednocześnie mi powiedział, że się wyprowadza do tamtej kobiety i że on już teraz z nią będzie żył i sobie życie układał, że jest z nią bardzo szczęśliwy, nie wyobraża sobie życia bez niej, zostawia mnie, i ona mówiła, z dwójką dzieci. I co ja mam robić? I ja wtedy mówię, no najpierw zadałem pytanie, czy państwo jesteście małżeństwem sakramentalnym? No tak, jesteśmy małżeństwem sakramentalnym. No to proszę pani, ja nie pytam o pani wiek, nie wiem ile macie państwo lat stażu małżeńskiego, ale te okoliczności tak wyglądają, że on odchodzi, więc pani musi Załóżmy sytuację bardzo podręcznikową, aczkolwiek myślę, że w życiu też się ona często zdarza. Odchodzi małżonka lub małżonek, wiąże się z kimś innym. Zostaje druga połówka, która teraz właściwie nie wie, co ze sobą zrobić, ponieważ Kościół katolicki jasno wyraża się o takich sytuacjach, prawda? A jednak człowiek z natury nie chce być samotny. Co w takiej sytuacji, panie doktorze? Ja może zacząłbym od takiego przykładu i często przywołuję ten przykład, kiedy próbujemy właśnie o tych aspektach najtrudniejszych, o realizacji miłości małżeńskiej już na tym najwyższym poziomie, najwyższego heroizmu. Jak to? To on z tamtą kobietą będzie szczęśliwy, a ja mam przyjąć to całe cierpienie i tak się udręczać, nie mam prawa do szczęścia. I ona mówi, i kolejne lata, 20, 30, 40 lat mam być sama? Mam prawo do szczęścia. W imię czego mam być sama? I ja mówię, proszę pani, tylko, i teraz to pytanie właśnie znam, tylko proszę pani, no ma pani rację, tylko co to jest te 20, 30, 40 lat w porównaniu z wiecznością? I o to panią proszę, niech pani
stara się o to, żeby ta perspektywa nie umknęła. Bo kiedyśmy sobie wypowiedzieli słowa przysięgi małżeńskiej, to rozpoczęła się gra o wieczność. Owszem, wszystko, o czym też mówiliśmy w poprzednich programach, pokazuje, że my mamy walczyć o szczęście tu i mamy prawo do tego szczęścia i mamy zaangażować ogrom wysiłku, żeby być ze sobą szczęśliwymi przez 20, 30, 50, 60 lat małżeństwa. Ale to i tak nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to w byciu małżeństwem, w byciu sakramentem małżeństwa i w tym, żeśmy sobie te słowa przysięgi w takich okolicznościach wypowiedzieli, najważniejsze jest to, że rozpoczęła się gra o wieczność. I mówię, proszę pani, proszę popatrzeć, że właśnie już w tym pierwszym członie treści przysięgi ślubuję ci miłość, to mu pani powiedziała. Jaką miłość? No to mu pani powiedziała, ślubuję ci to, że nawet jeśli mnie zostawisz, tak strasznie mnie zranisz, ja to przyjmę w imię tej miłości i będę umierać za zostać w samotności. I całą tą samotność i ten ból zranienia wynikający z tego, że on 2 lata w tej zdradzie trwał, a dla pani to też był podwójny związek, on był z panią w łóżku, jaki ból, jakie upokorzenie. Cały ten ból, to nawet dosłownie nazywając taki sztylet bity w serce. Potem cały ten trud wychowania dzieci, ale też droga krzyżowa, bo pewnie on wystąpi o rozwód. To jest strasznie bolesne, kiedy pani będzie się starała bronić przed tym rozwodem. Zobaczy pani, że i tak do tego dojdzie, więc to będzie strasznie bolesne. Potem prawdopodobnie droga krzyżowa w postaci walki o alimenty, bardzo upokarzające. A więc naprawdę jedno wielkie pasmo cierpień, samotności cierpień. I proszę pani, i to wszystko ofiarować za niego. I teraz ta pani takie pytanie zadaje.